Conchita. Nasz gość, pan dr Tomasz Kowalski, wykładowca w Instytucie Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, Cezariusz. Panie doktorze, no dzisiaj może taki, wydawałoby się na pozór, temat, który mógłby być omawiany każdego dnia, no, więc poniedziałek, koniec lutego też jest dobrym dniem, mianowicie o portalach społecznościowych, o usługach społecznościowych, którymi dysponujemy, o naszym bezpieczeństwie, naszej prywatności, a równocześnie, no, powiedziałbym, takim uzależnieniu, wciągnięciu i brakiem bezpieczeństwa, i brakiem prywatności, bo ta granica wydaje się być już bardzo cienka, a może nawet przekroczona. Mam tu na myśli sobotni artykuł także w naszym dzienniku, który został opublikowany pańskiego autorstwa. Artykuł Sieć pod kontrolą, o przejawach cenzury, o tym, że portale społecznościowe przestają być platformami wyłącznie komunikacji, ale stają się też miejscem, dzięki którym ktoś zaczyna mieć władzę, dlatego że posiada informacje, które zresztą sami przekazujemy. No i ciekawy moment także o braku przetargów, braku konkursów na dołączanie portali społecznościowych na stronę instytucji publicznych. Przyznam szczerze, że do tej pory w ten sposób nie spojrzałem na ten wątek sprawy, a wydaje się być jakby zupełnie oczywisty i tak oczywisty, że zniknął z pola widzenia. To się zgadza oczywiście. No tutaj portale społecznościowe nie są zjawiskiem nowym. Już się trochę oswoiliśmy z ich obecnością i spora część ludzi z nich faktycznie korzysta. Narzędzie jak każde inne, w tym sensie, że oczywiście samemu narzędziu nic jakby zarzucić nie można. Natomiast jak z każdym narzędziem, znaczy można by powiedzieć, że w zasadzie każdy obiekt, każdy przedmiot, każda usługa może by to potraktować jako narzędzie, a z drugiej strony jako broń w pewnym sensie. Chociaż może w dzisiejszych czasach nawet w coraz większym sensie jako broń. No cóż, portale społecznościowe, nowa forma mediów, prawda? O tym na antenie Radia Maryja, Telewizji Trwam, no nieraz rozmawialiśmy. W takim pozytywnym znaczeniu, prawda? Nowa forma mediów, obok radia, obok telewizji, obok prasy. No i tak jak każde inne media, tak i tutaj może się pojawić to niebezpieczeństwo, że ktoś będzie próbował je zawłaszczyć i wykorzystywać do własnych celów. To jest jeden aspekt. No, a z drugiej strony mamy jakby istotną różnicę jakościową w postaci takiej, że usługi społecznościowe, a więc te nowe media, no, tworzone są w zasadzie przez samych użytkowników. Trzeba bowiem pamiętać i mieć cały czas na uwadze, że ci najwięksi gracze na rynku, oni tylko dostarczają treść, natomiast sami tej treści nie tworzą. Nie są autorami. Można by powiedzieć, że są w całym procesie komunikacji takimi dobrymi duchami, takimi dobrymi, pomagającymi nam wszystkim usługodawcami, którzy po prostu i tylko i wyłącznie ułatwiają nam komunikację. Trzeba się dobrze zastanowić, czy jeśli dzieje się coś niepokojącego, to gdzie jest problem? Czy to faktycznie jest problem usługodawcy, czy problem naszych użytkowników? No i jak? Wydaje się, że w dużej mierze użytkowników jednak.
w końcu te treści są przez kogoś, mają autora. Czy to są pisane, czy to jest utwór w postaci dźwięku, czy to jest utwór w postaci nagrania wideo. Ktoś za tym stoi. Zwykli ludzie coraz częściej jednak te, powiedzmy, klasyczne media, choć nie wiem, czy to jest właściwy termin, przejawiają tą tendencję, że więcej się skupiają na publikowaniu przy użyciu platform społecznościowych, a mniej przy użyciu tych swoich, powiedzmy, natywnych środków. Czyli obserwujemy takie przenoszenie coraz większej ilości informacji, kumulowanie jej w jednym miejscu, czyli centralizacja. Bo wszystko też już tak zaczyna być z sobą połączone, że praktycznie czy aplikacje na telefonach komórkowych, czy no założenie jakiegoś e-maila powoduje, że muszę podać stary adres e-mailowy, tych weryfikacji albo numer telefonu komórkowego, tych weryfikacji jest tyle, no również po to, że chce się zdobyć i powiązać ze sobą przeróżne informacje na temat użytkownika. No, i w związku z powyższym także niejednokrotnie możemy zostać wykluczeni z jakiejś społeczności czy z możliwości oddziaływania, jeśli nie zgadzamy się na politykę prywatności tak zwaną poszczególnych usługodawców, jak pan to nazwał, a ta polityka prywatności jest opisana najczęściej w tylu tomach w elektronicznych plikach, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie tego przeczytać, po drugie nie jesteśmy w stanie bardzo często tego zrozumieć, ponieważ tak to jest pisane, raczej żeby tego specjalnie nie rozumieć, żeby później ewentualnie w sądzie zawsze usługodawca mógł się wybronić. Jest kilka aspektów tych spraw, o których ojciec w tej chwili powiedział. Z mojej perspektywy wygląda to szczególnie ciekawie, bo mając też doświadczenie zawodowe od strony technicznej, a więc od tworzenia różnego rodzaju usług internetowych, no z jednej strony należy powiedzieć, że przecież te wszystkie wiadomości, które zbieramy od użytkowników, no nie robimy tego bez wyraźnego powodu. Tym powodem zwykle jest, i mam nadzieję, że tak jest, jest szczera chęć zrobienia z tymi danymi czegoś dobrego. Jeśli ja proszę o zapasowy adres e-mail lub podanie numeru telefonu, to należało przyjąć, że ja jako usługodawca mam dobrą wolę i na przykład chcę wykorzystać ten numer telefonu jako na przykład narzędzie do dwuskładnikowej autoryzacji. A więc chronić użytkownika przed ewentualną kradzieżą jego danych, przed niepowołanym dostępem do konta. Być może potrzebuje zapasowy adres e-mail, dlatego że może nie jest to wcale oczywiste dla wszystkich, ale e-mail jest jednak usługą zawodną. Trzeba o tym pamiętać, że e-mail przypomina trochę kartkę pocztową, którą wysyłamy i mamy nadzieję, że dojdzie. To nie jest list polecony z potwierdzeniem odbioru. To jest rzecz zawodna. Tak więc jeden aspekt to jest ten, że zbieramy te dodatkowe informacje, te dodatkowe dane użytkowniku dla, powiedziałbym, jego pożytku, dla świadczenia lepszej usługi. Ciekawe jest to, gdy faktycznie zbierane są dane, które wydaje się Radio Koncik. Nie mają jasnego przełożenia, do czego będą wykorzystane i w jaki sposób. Powietrze saskie. Te polityki prywatności, o których ojciec wspomniał, też formułowane są na dwa sposoby. Część z nich faktycznie jest niesamowicie rozległa objętościowo, pisana językiem prawniczym, bo w zasadzie powinny być. Z drugiej strony brakuje wypunktowania najważniejszych cech, i być może takiego ludzkiego opisu, co i z czym będziemy wiązać, w jaki sposób używać. Doktor Aldona... Drugi rodzaj polityki z kolei jest taki, że pisane są zbyt ogółowo. I to też jest problem. Będziemy wykorzystywać to, co zbierzemy, my i nasi partnerzy.
no to równie dobrze można by nic nie napisać, prawda? Tak. Panie doktorze, doktor Aldona Ciborowska także w artykule poświęconym tym zagadnieniom zatytułowanym Nowa dyktatura zwraca uwagę na pewne podobieństwo schematu biografii, no, między innymi założyciela jednego z chyba najbardziej dzisiaj popularnych portali społecznościowych Marka Zuckerberga z Billem Gatesem, z George'em Sorosem. Każdy z nich po zdobyciu, pisze, po zdobyciu miliardów staje się poprawiaczem świata, filantropem, recenzentem współczesności według globalistycznego szablonu i zwraca uwagę także na najnowszy list Zuckerberga z 16 lutego, sprzed 11 dni, budowanie globalnej społeczności. Przez niektórych także ten list został okrzyknięty manifestem. No tutaj prymat grup nad indywidualnymi osobami, ekosystem serwisu, walka z fałszywymi treściami, udział w społeczeństwie obywatelskim, likwidacja terroryzmu, walka ze zmianami klimatycznymi, zapobieganie pandemii i jeszcze wiele, wiele innych moglibyśmy zacytować tych tez. I pisze pani doktor, że z pewnością nie jest dziełem przypadku, że owe postulaty pokrywają się z ideami zarządzania globalnego, które reprezentują również Gates, Soros, Sachs, Obama, Clintonowie, Zbigniew Brzeziński, Klub Rzymski i Dawid Rockefeller. Jak ta baba pewna była, jak ta baba płaszczyzna finanse pewna była, jak ten starożytny Babilon, treści, co, które Babilon wielki, apokalipsa mówi, siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam, to w jednej godzinie plagi na ciebie spadną, uczta Baltazara i zdobyty Babilon przez medoperskie wojska, fosa odprowadzona do pobliskiego jeziora, suchą nogą wojska nieprzyjaciela weszły, w jednej sekundzie podbiły, król Dariusz zamordowany, zabity podczas uczty Baltazara. I to, ponieważ te nauki, praktyki i zwyczaje, wiara w duchy, w duszę, w piekła, czyganka, czary, modlenie się za umarłych, to co jest obrzydliwe dla Jahwe i dla Żydów na początku, co było obrzydliwe, co miało być obrzydliwe, bo i rzeczywiście było obrzydliwe, no to wszystko, co dzisiaj świat wyznaje, gusła, czary, pochodzą właśnie z Babilonu starożytnego. Oj, się dowiedziałaś. Strasznie trudne to było do zrozumienia. Przecież to dziecko po podstawówce zrozumie, po co ty się uczysz tej stomatologii, tak zębami i tymi kłami szatan ci dupę zawróci, że potem nie orientujesz się w sprawach prostych. Ja gorąco zawsze wspieram rzeczy, które odznaczają się decentralizacją i odznaczają się pewnego rodzaju neutralnością. Ta neutralność może się wyrażać w postaci technologii, które na przykład używam w moim rozwiązaniu. Liczy się otwartość. Chciałbym ja jako użytkownik pewnych usług wiedzieć, co się dzieje z moimi danymi, wiedzieć, gdzie są przechowywane, w jaki sposób wykorzystywane, a co najważniejsze i w sumie coraz rzadziej spotykane. Chciałbym mieć możliwość bezproblemowego wycofania się z usługi. To jest rzecz, która jest naprawdę coraz trudniejsza do osiągnięcia w dzisiejszych czasach. W końcu mieliśmy niejedną historię i pewien mały niestety krzyk publiczny, gdy w pewnym momencie, nawet na szczeblu Parlamentu Europejskiego, poruszano kwestię tego, czy i komu, w jakich przypadkach i oczywiście jak to osiągnąć, przysługuje prawo bycia zapomnianym. Dosłownie tak to zostało nazwane. Chodziło tutaj o pewnego rodzaju cenzurowanie wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, a więc być może po jakimś incydencie pewne osoby chciałyby, aby ta rzecz w jakoś naturalny sposób poszła w niepamięć. W czasach internetu jest to nieco trudniejsze. W przypadku portali społecznościowych podejrzewam, że równie trudno jest się zupełnie wycofać w świecie, w którym informacja krąży, jest przekazywana od użytkownika do użytkownika. Ciężko ją zupełnie powstrzymać, a już na pewno nie idzie jej wycofać. To trochę przypomina plotkę,
która raz puszczona w obieg i gdy nada się jej odpowiedniego dynamizmu, odpowiedniego tempa, no czyni ogromne zniszczenia, jest nie do zatrzymania. Czyli tutaj też z pewną obawą spoglądam na usługi portalów społecznościowych, które bardzo ułatwiają, no powiedzmy wprost, plotkowanie. Ta walka z fałszywą informacją, no to jest ciekawy wątek w dzisiejszych czasach. Każdy z nas, wydaje się, że każdy z nas życzyłby sobie otrzymywać prawdziwe informacje. Z drugiej strony, panie doktorze, przepraszam, że też wejdę. Otóż no często jest tak, że sami użytkownicy i ta dyfuzja informacji w internecie powoduje, że przełamywany jest monopol mediów mainstreamowych, które najczęściej należą do określonych także koncernów. W związku z tym no choćby oddziaływanie na kampanię wyborczą. W Polsce także była diagnoza, że uczestnicy internetu mocno wpłynęli na wizję tej kampanii, na odbiór społeczny kampanii choćby pana prezydenta Andrzeja Dudy. Więc no jest też ta strona tego wszystkiego, tylko że jak w tych stronach się nie pogubić? No i na koniec, co by pan radził, panie doktorze, takiemu przeciętnemu użytkownikowi internetu, czy wchodzić wszędzie, czy wiązać z sobą wszystko w imię jakiejś wygody, wszystko, co nam podpowiadają w sieci, bo przecież tych podpowiedzi jest mnóstwo, krok po kroku, po kroku, po kroku, po kroku, zatwierdź i niby wszystko mamy związane, no ale później problem z wycofaniem. Przede wszystkim ostrożność. To jest tak oczywiste. Ostrożność i jaka tak pewnego rodzaju rozwaga, zdrowy rozsądek, którym musimy się kierować w każdym obszarze naszego życia, obowiązuje także w zakresie usług internetowych. Proszę pamiętać, że pozostawiam tu jakby na boku kwestię tego, kto i czym ma ochotę dzielić się z innymi ludźmi. To jest jego, powiedzmy, osobista sprawa, nie wnikam. Natomiast wydaje się, że dużo większą ostrożność należy zachować po stronie odbiorcy. I nie jest to ostrożność szczególnie różna od tej, z którą powinniśmy się odznaczać w podejściu czy do prasy, czy do radia, czy do telewizji. Są pewne źródła, którym możemy zaufać bardziej, innym możemy zaufać mniej. I sam fakt, że ktoś coś powiedział, napisał, zamieścił, jeszcze nie oznacza, że to jest prawdziwe. Przy czym w przypadku mediów społecznościowych szczególnie łatwo jest rozpowszechniać te nieprawdziwe informacje i ja nie sądzę, aby usługodawca miał jakąkolwiek szczególną intencję, aby określać, co jest prawdą, co nie. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, jakby mógł to robić. Więc za każdym razem, gdy słyszę o tym, że usługodawca bierze się w jakiś sposób za kontrolowanie przepływu informacji, no to przechodzą mnie ciarki. A tak się. Z tego czasu w internecie można było znaleźć taki komiks, który przedstawia budynek. Budynek z drewna, który jest rozbierany przez sporą ekipę ludzi. I na tym budynku, na jego ścianach widać resztki napisu prywatność. Ten napis oczywiście zanika, dlatego że zrywane są deski z tego budynku. W środku siedzi para na kanapie, przytulona do siebie, widać wyraźnie przestraszona tą sytuacją. Natomiast ciekawe jest to, że ta ekipa, która rozbiera im domek z napisem prywatność, z tych samych desek zbija płot dookoła domu z napisem bezpieczeństwo. To taka rzecz do przemyślenia, ile z tego, co się dzieje wokół nas, na portalach społecznościowych, a w szczególności w kontekście politycznym, jest w jakiś sposób przepychane i wydaje się, że nawet wymaga się akceptacji dobrowolnej pewnych zachowań pod szyldem zapewnienia nam bezpieczeństwa. Pewnie tak, ale kosztem prywatności wolałbym nie. Jest to ale. Bardzo dziękuję, bo o tym ale
no, warto to rozkminić, warto o tym pamiętać, warto to także rozważyć. I dlatego ta rozmowa. Bardzo dziękuję. Pan dr Tomasz Kowalski z Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Bóg zapłać za rozmowę. Dziękuję Państwu. Pani dr Gabriela Masłowska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, nasz gość. Szczęść Boże, pani doktor. Szczęść Boże. Pani poseł, teraz coś dla tych, którzy są spółdzielcami, którzy funkcjonują w ramach spółdzielni mieszkaniowych. Ten temat jest pani doktor szczególnie bliski i informuje pani także słuchaczy, co w zakresie spółdzielni mieszkaniowych dzieje się, zmienia się, jak spółdzielcy powinni na te zmiany się przygotowywać, reagować, więc przygotowywany jest także projekt ustawy w zakresie spółdzielni mieszkaniowych i w związku z tym poproszę panią poseł o przedstawienie pewnych założeń i też kontrprojektów, czy o projektów obok, bo nie wszystkie są przecież kontra, które zgłaszają także inne kluby poselskie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku, dokonując zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, wprowadził zasadnicze zmiany. Dotyczyły one przede wszystkim ułatwień w uzyskaniu praw członków, praw własności do lokali, za które to lokale wcześniej zapłacili, pokrywając w całości koszty budowy, a na gruncie ówczesnych przepisów nie mogli być ich właścicielami, ale także zmiany te dotyczyły działalności spółdzielni pod kątem zwiększenia praw członków i większych praw członków, zwiększenia także obowiązków zarządów spółdzielni. Mimo wszystko ta dziedzina naszego życia społecznego wymaga dalszych regulacji, ponieważ w większości spółdzielni mieszkaniowych jednak mamy zastrzeżenia, członkowie mają zastrzeżenia, zgłaszają problemy, jeśli chodzi o zarządzanie, niedostateczną gospodarność, łamanie praw członków, brak należytej kontroli. Obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie porządkuje różne dziedziny naszej gospodarki, naszego życia społecznego, oczywiście nie zaniedbując także tych kwestii. Ponieważ w spółdzielniach mieszkaniowych mieszka 1/3 Polaków, to jest ogromna sprawa, ogromna rzesza ludzi. Zmiany te wymagają solidnego przygotowania i bardzo rozsądnego podejścia. My rzeczywiście nad tym, można powiedzieć, czuwamy. Przygotowywane są takie zmiany, one już kilka miesięcy temu uzyskiwały formę pewnych projektów czy propozycji rozwiązań. W tej chwili dojrzewa jak gdyby ten projekt, on jest ostatecznie przez legislatorów Prawa i Sprawiedliwości sprawdzany, szlifowany. Nie chcemy działać pochopnie, a potem wprowadzać serii autopoprawek, jak to czasem czynią, próbują czynić niektóre kluby. I chcielibyśmy w tym projekcie takie rzeczy uregulować, które budzą zastrzeżenia głównie samych zainteresowanych, czyli samych członków spółdzielni. Największym problemem podnoszonym najczęściej przez spółdzielców jest brak należytej kontroli.
Jak wiemy, spółdzielnie to majątek prywatny. Wobec tego na gruncie dotychczasowych przepisów o Najwyższej Izbie Kontroli nie podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego próbujemy w tym momencie dokonać zmian, jeśli chodzi o związki rewizyjne i zarówno krajowe, jak i regionalne związki rewizyjne. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, dotychczas mamy do czynienia z taką sytuacją, że lustracje prowadzone przez związki rewizyjne nie są do końca rzetelne. Tym bardziej, że w takich związkach zasiadają sami prezesi spółdzielni w różnych ich organach, czy de facto kontrolują samych siebie. Wobec tego jest to jedna z przyczyn nie do końca szczegółowej, odpowiedzialnej kontroli, a na taką potem w sądach powołują się na przykład zarządy spółdzielni, jeśli trafia sprawa do sądu. Próbujemy wobec tego w takim projekcie tak wprowadzić przepisy, które uniemożliwiają członkom zarządu lub rady nadzorczej spółdzielni być jednocześnie członkiem rady nadzorczej krajowego czy regionalnego związku rewizyjnego lub zasiadać w innych organach, bo w tym momencie powinien tracić członkostwo taki ktoś zarówno w radzie, czy też w zarządzie spółdzielni. Zmiany przepisów wymaga także kwestia zbyt małej przejrzystości i dostępności członków do dokumentów, które świadczyłyby o kosztach zarządu czy administracji, a szczególnie kosztów wynagrodzeń pracowników administracji, także pracowników zarządu. Wprowadzamy wobec tego taki obowiązek, który zresztą potwierdził Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, że umowy o pracę członka zarządu czy pozostałych pracowników należy traktować jako umowy z osobą trzecią tak zwaną i że członek powinien mieć prawo wglądu do takich dokumentów. Niedopuszczalne jest także kontynuowanie procederu takiego oto, że spółdzielnie zaciągają kredyty czy pożyczki w bankach pod zastaw funduszu remontowego. Fundusze remontowe mają ściśle określone przeznaczenie. Są to opłaty członków na remonty i na inne rzeczy nie mogą być one przeznaczane poza remontami. Nie można wobec tego używać remontów jako zabezpieczenia dla zaciąganych kredytów w kwotach ogromnych często, ponieważ potem kończy się to tym, że rosną opłaty na fundusz remontowy i członkowie nie mają wglądu, bo jeśli chodzi o zabezpieczenie na nieruchomości, czyli na hipotece, to tam potrzebna jest zgoda większości właścicieli. Natomiast spółdzielnie robią tutaj unik i zaciągają kredyty w oparciu o posiadane środki bieżące, czy na przykład na fundusz remontowy. Chcemy, aby takie rzeczy dalej się nie działy, nie były możliwe. Również bardzo ważną rzeczą jest, ażeby rozliczanie wpływów i wydatków, czyli kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, odbywało się poprzez ewidencję dla każdej nieruchomości. Mało tego, ażeby wynik takiego rocznego rozliczenia w postaci niedopłaty lub nadpłaty przypadającej na daną nieruchomość był precyzyjnie przedstawiany w sprawozdaniu rocznym, ponieważ ułatwiałoby to w znacznym stopniu śledzenie przez członków zainteresowanych, jak, na co, na jaki cel przeznaczane są ich środki, które ponoszą, a powinny być one wykorzystane tylko na daną nieruchomość. Jeśli takiego rozliczenia nie przedstawia zarząd na walnym lub jeżeli, co się także dzisiaj dzieje, nie wprowadza pod obrady walnego projektów uchwał zgłaszanych przez członków albo projektów poprawek do tych uchwał. One są lekceważone, nieprzygotowane przez zarząd, sprawdzone pod względem formalnym i nie poddane pod głosowanie. Taka sytuacja nie może być dalej tolerowana. Zarządy nie mogą dalej lekceważyć w ten sposób praw członków. Dlatego będziemy proponować tutaj sankcje w projekcie, mianowicie takie,
że nie zostanie, jest nieważna uchwała o udzieleniu absolutorium dla zarządu, jeżeli nie wykona takiego zadania. W dzisiejszej sytuacji wielu rodzin, gdzie nie ma pracy, gdzie emeryci, starsze osoby nie mogą poradzić sobie z zapłatą za leki, utrzymanie, a koszty utrzymania mieszkań są stosunkowo w Polsce duże w ogólnych wydatkach rodziny. Mamy do czynienia z zaleganiem w opłatach. Czasem są przypadki losowe i mamy takie przepisy obecnie, że jeżeli nawet taka osoba, która została pozbawiona prawa do lokalu, najpierw członkostwa, potem prawa do lokalu, grozi jej eksmisja. Jeżeli taka osoba przy pomocy rodziny czy w inny sposób zdobędzie takie środki, ureguluje zaległości, zadłużenie, to mimo wszystko, ta sprawa jest w sądzie, to mimo wszystko, mimo uregulowania zobowiązań, nie jest przywracane jej członkostwo, nie ma obowiązku przywrócenia jej prawa do lokalu. Tak się to najczęściej kończy. Oczywiście sądy mogą różnie postąpić, ale mamy wiele doświadczeń tego typu, że nie są przywracane prawa do lokali. Chcemy, aby ten przepis przeredagować, że jeżeli istnieje taka sytuacja i jeśli dana osoba, zanim zapadnie decyzja w sądzie drugiej instancji, a mieszka dalej w tym lokalu, to taka osoba ma prawo domagać się przywrócenia członkostwa i przywrócenia prawa do lokalu, jeśli zmobilizowała się, zdobyła się na ten wysiłek ogromny, aby jednak to zadłużenie pokryć. Często jest tak, jak wspomniałam, że umiera jedna osoba z małżeństwa, zostaje druga z dziećmi i ma przejściowe trudności i mimo, że i trafia sprawa do sądu eksmisję i mimo, że zapłaciła ten dług, to jednak została pozbawiona prawa do lokalu. Nie możemy dalej na to pozwolić. Trzeba także wprowadzić wiele przepisów ułatwiających podział spółdzielni. Mamy do czynienia często z wielkimi spółdzielniami do 20 tysięcy członków. Są tam wyodrębnione osiedla, mają oddzielną administrację. Jeśli jest oczekiwanie takie i racjonalność w tym, żeby podzielić taką dużą spółdzielnię na mniejszą, trzeba, aby te przepisy były bardziej sprzyjające, bo dotychczasowe przepisy w tym zakresie są niewystarczające. Koniec złodziejstwa. A jak nie to do Izraela? Nawet na kilka lat. To są tylko niektóre przykłady kadencyjność zarządów. Otóż no im chodziło o to, żeby wywalić daną osobę, a ona spłaciła, to i bardzo dobrze, często, ale wywalić. Bardzo często w kontaktach z nami domagają się wprowadzenia kadencyjności zarządu, dlatego że głównie prezesa, dlatego że często te funkcje pełnią osoby przez kilkadziesiąt lat i mające pewne układy, możliwości, kontakty także z wymiarem sprawiedliwości i tak dalej. I często nie można po prostu dokonać zmian we władzach spółdzielni. Także z drugiej strony mamy do czynienia z dużą nieświadomością, jeśli chodzi o członków spółdzielni, brakiem znajomości przepisów prawa, bo też trzeba powiedzieć, że z aktywnością w spółdzielniach mieszkaniowych członków nie jest najlepiej, że nawet na gruncie obecnych przepisów mogliby wiele zmian dokonać przy większej aktywności, uczestniczeniu na przykład w zebraniach walnych. Ale oczywiście brak możliwości realnego wpływu, wiadomo, że zniechęca do takiego udziału i tu mamy błędne koło. Dlatego będą to przepisy szły w tym kierunku, żeby po pierwsze zwiększyć kontrolę nad majątkiem i środkami członków przez nich samych, ponieważ oni, to są ich pieniądze, to są pieniądze z wpłat zarówno na budowę lokalu, jak potem na bieżące funkcjonowanie. I jednocześnie wprowadzić pewne sankcje za łamanie tych przepisów. Natomiast projekty, przepraszam ojcze, które się pojawiają jako projekty także dotyczące tej kwestii, one są różne. Część z nich, jeden z tych projektów, który w
wpłynął ostatnio, zawiera nasze przepisy, które my kiedyś składaliśmy podczas poprzedniej kadencji, które nie zostały uchwalone, ponieważ trzeba zauważyć, że przez poprzednich 8 lat, mimo zapowiadanej wielkiej rewolucji w spółdzielniach mieszkaniowych, jednak nie wprowadzono żadnych zmian, nie tylko że rewolucji, ale żadnych zmian. Te 8 lat było okresem straconym. Część z tych przepisów jest jak gdyby powieleniem naszych wcześniejszych propozycji. Części już widzę, że na tym etapie już wycofują, zanim jeszcze poddany został po procedowaniu. No, inne są bardziej radykalne. My oczywiście jesteśmy gotowi nad wszystkimi propozycjami pracować, nad wszystkimi propozycjami się pochylić i tak, żeby wybrać najkorzystniejsze przepisy i ten proces usprawniania spółdzielczości mieszkaniowej troszeczkę posunąć do przodu, bo na razie nic w tym zakresie się nie dzieje. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie, za ten komentarz. Oczywiście spółdzielniami zajmowała się i zajmuje pani dr Gabriela Masłowska, ekonomista, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. I to ostatnia rozmowa, wypowiedź w dzisiejszych aktualnościach dnia o 16:00. Relacja z warsztatów dziennikarskich przeprowadzanych przez Radio Maryja, Telewizję Trwam i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Prawa i Sprawiedliwości nie przypuszczają, by część ich elektoratu mogła przejść do Nowoczesnej. Ryszard Petru podczas wizyty w Bielsku Białej mówił o odebraniu Prawu i Sprawiedliwości części wyborców. O sprawie napisał portal w polityce.pl. Musimy przytulić wyborców PiSu, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie są zadowoleni z rządów tej partii i nie są tak zwanym toruńskim elektoratem, stwierdził przewodniczący Nowoczesnej. Poseł PiSu Jacek Kurzępa nie spodziewa się odpływu wyborców. Podkreśla, że elektoraty PiSu i Nowoczesnej są zdecydowanie różne. Nie przypuszczam, żeby były punkty spójne między elektoratem Prawa i Sprawiedliwości a elektoratem partii, która w sposób niezwykle wyrazisty trwa na Polskę, obraża nasze uczucia nie tylko religijne, ale również i patriotyczne, a to, co jest najistotniejsze, dokonuje poważnej dewastacji dotyczącej zachowań normatywnych zarówno w polityce, jak i w obyczajach. Nie widzę tutaj żadnych punktów spójnych i żaden rezalia między zwolennikami PiS-u a Nowoczesnej na pewno nie zaistnieje. Na Prawo i Sprawiedliwość, jak wynika z lutowego sondażu CBOS-u, zagłosowałoby 40%. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z poparciem 9%, a dopiero na trzecim miejscu Nowoczesna. Na partię Ryszarda Petru głos oddałoby 9% osób. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze Kukiz. Także nie ma co, proszę państwa, się tu obrażać. Człowiek kulturalny, wykształcony, który ustabilizowany życiowo, ale psychicznie, nie będzie się obrażać. Do 31
A w ogóle to mądry głupiemu ustąp? W zawieszeniu sędziego podjął dziś warszawski sąd apelacyjny. Sędzia miał wynieść z jednego z marketów kilka nośników pamięci elektronicznej o wartości powyżej 2000 zł. Oskarżony zaprzeczył jednak, by dokonał kradzieży. Od 8 lutego sędzia Wróblewski pozostaje zawieszony w obowiązkach służbowych. O przedłużenie zawieszenia o 3 miesiące wniósł sędziowski rzecznik dyscyplinarny sędzia Marek Hibner. Czynności wyjaśniające wobec sędziego poprzedzające formalne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego prowadzi rzecznik dyscyplinarny sędziów. Śledztwo w sprawie wszczęła też prokuratura krajowa. Europejski Bank Inwestycyjny w 2016 roku przyznał Polsce ponad 4 miliardy euro kredytów. 603 miliony euro dotyczyło planu Junckera, poinformował w Warszawie wiceprezes banku. Pieniądze wsparły przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. Ze wsparcia skorzystał też przemysł przetwórczy. Do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce trafiło około 1 miliard euro. Bank wsparł również polskie miasta, w tym modernizację transportu miejskiego. Trwa wyścig krajów o lokację tego typu środków. To, że pieniądze trafiły do Polski, świadczy o dobrych projektach, wskazał wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Kraje rywalizują o to, żeby mieć finansowanie swoich projektów w różnych dziedzinach, różnorodne projekty inwestycyjne. Jako takie na pewno są dobrze policzone, inaczej nie znalazłyby swojego finansowania, policzone pod względem właściwej stopy zwrotu, ale są też projekty infrastrukturalne, które powodują to, że zwiększa się dostępność regionu, poprawiają się warunki komunikacji, która jest niezbędnym wsparciem dla rozwoju przedsiębiorczości, usług i łatwiej pozwala przemieszczać produkty gotowe. Trzeba powiedzieć tak, że każdy rodzaj finansowania, zwłaszcza pomiędzy dwoma perspektywami rozdziału środków unijnych, to wielka sprawa, która powoduje to, że mamy do czynienia jednak z większym wzrostem gospodarczym. W 2017 roku bank ma skupić się na zwiększeniu tempa modernizacji polskich miast i promowaniu innowacyjnych inwestycji. Będzie też wspierać małe i średnie firmy. A w 2015 roku wsparcie dla Polski z banku wyniosło łącznie 5,5 miliarda euro. Polska jest największym beneficjentem kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego wśród państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2014 roku oraz 6. wśród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z banku. Małopolskie szkoły ponadgimnazjalne będą kształcić specjalistów, na których zapotrzebowanie zgłasza grupa Tauron. Porozumienie w tej sprawie podpisano dziś w Krakowie. Uczniowie szkół technicznych w Libiążu i w Krzeszowicach będą odbywać praktyki zawodowe w spółkach należących do grupy. Dodatkowo w ramach tzw. bloku energetycznego prowadzone będą tam też zajęcia teoretyczne. Najlepsi będą mogli liczyć później na zatrudnienie w spółce. Zdaniem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który uczestniczył w zawarciu umowy, inicjatywa przenosi szkolnictwo zawodowe na zupełnie inny poziom. Szkolenie teoretyczne przechodzi do historii, podkreślił polityk. Dzisiaj polska gospodarka nie jest w stanie przyspieszyć w długiej perspektywie. Nie jest w stanie przyspieszyć bez dobrze wyszkolonej kadry zawodowej. I tutaj trudno nie docenić, trudno przejść do porządku dziennego nad tą inicjatywą, której dzisiaj będziemy świadkami sfinalizowania tej inicjatywy w postaci podpisania porozumienia między przemysłem, między samorządem, które organizuje szkolnictwo średnie na terenie powiatu. To przedsięwzięcie dedykowane budownictwu, bo to przyszli pracownicy kopalni odkrywkowych. Mam pewność i przekonanie, że ta inicjatywa odpowiada na zapotrzebowanie szczególnie młodych ludzi. Jak podkreślił prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, spółka będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest powstająca luka pokoleniowa w zawodach takich jak technik energetyk i górnik odkrywkowy. Grupa Tauron to jedna z największych firm w Polsce zajmujących się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Węgry rozpoczęły budowę drugiego ogrodzenia na granicy z Serbią, oświadczył rzecznik rządu. Agencja Reutera podkreśla, że krok ten może wywołać krytykę ze strony niektórych państw Unii Europejskiej. A wcześniej szef kancelarii premiera Viktora Orbana tłumaczył, że decyzja spowodowana jest ryzykiem wzrostu liczby migrantów, którzy chcieliby się przedostać na teren kraju. Rząd zapowiadał przeznaczenie 38 miliardów forintów na budowę ogrodzenia i ustawienie kontenerów w strefach tranzytowych na granicy z Serbią. Migranci, którzy złożą wnioski o azyl, mają być umieszczani w kontenerach.
kontenerach do czasu odpowiedzi węgierskich władz. We wrześniu ubiegłego roku rząd Węgier przedłużył do 8 marca 2017 roku stan kryzysowy, wprowadzony rok wcześniej z powodu masowego napływu uchodźców. Do czasu wzniesienia przez władze ogrodzenia na granicy z Serbią i Chorwacją w 2015 roku na Węgry dostało się ponad 378 tysięcy migrantów. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach w diecezji gliwickiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 początek transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam i program słowno-muzyczny pod tytułem Ksiądz Franciszek Blachnicki. Ten, który widział z góry. Program wykonają członkowie ruchu Światło Życie. O godzinie 18.20 Eucharystia, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej. O godzinie 21.30 w Radiu Maryja rozmowy niedokończone na temat ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, kapłan, duszpasterz, naukowiec, tarnogórzanin. Gośćmi rozmów będą Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Pan Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Arkadiusz Czech, burmistrz miasta Tarnowskie Góry. Pan Zygmunt Niemiec, członek domowego kościoła. I ksiądz Jarosław Buchenfeld, moderator diecezjalny domowego kościoła w diecezji gliwickiej. Serdecznie zapraszamy, jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja odbędzie się 20 marca w parafii Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodzin w Bolesławowie w diecezji świdnickiej. Minut po godzinie 14, teraz liturgia godzin, modlitwa popołudniowa. Wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz radkowi mojemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą, te światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawiedliwymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje Królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony, Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej, Ciebie nie światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Umocnij moje kroki. Twoim słowem, Panie. Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznania Twoich słów oświeca i nauczeń doświadczonych. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czynisz miłującym Twoje imię. Umocnij moje kroki Twoim słowem, niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, a będę szczyt Twoich postanowień. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Strumienie łez płyną z moich oczu, bo nie zachowano Twego prawa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie. Jeden jest prawodawca i sędzia.
nie sąd bliźniego. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu, sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich. Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, rwijcie go z rąk występnych. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach, cała ziemia w posadach się chwieje. Rzekłem, jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, poupadacie wszyscy jak książęta. Powstań Boże i dokonaj sądu na ziemię, bo wszystkie narody są Twoją własnością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Jeden jest prawodawca i sędzia, Ty nie sąd bliźniego. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał. Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, a On mnie wysłuchał. Uwolnił moje życie, Panie, od warg pomliwych i podstępnego języka. Co Bóg Tobie uczyni, czym Ci odpłaci podstępny języku? Ostre strzały mocarza i żar węgli polących. Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, że mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, którzy nienawidzą pokoju. Gdy ja głoszę pokój, oni dążą do wojny. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał. Dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością oddałam przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie święty miłosierdzie, jaki okaże wam prędko przedwiecznemu wasz Zbawca. Tak, pomógł chłopakowi niepełnosprawnemu. O ten batonik chodziło. Co to znaczy żydowstwo, faryzejstwo? Obrzydliwe. No i ten policjant miał nie przyjechać. A był na tym. Był. Muzeum Poli, na nagrodach był. Wspomnij na swoje miłosierdzia, Panie. Na swoją miłość, która trwa od wieku. Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Serdecznie pozdrawiam Ojca i wszystkich modlących się razem z nami. Proszę ją wysłuchać z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Za 3 minuty w programie Radiowa Lektura, następnie Muzyka Mistrzów o godzinie 15:00, Koronka do Bożego Miłosierdzia. Tak przedstawia się najbliższy czas w Radiu Maria. Czekać na mnie, nigdy nie odwrócisz się plecami, nigdy nie zapomnisz o marnotrawnym, nigdy nic nie stanie zmienić. Co to za nie tańczy? Tańczy jego ciało. Oni lubią je wyjść. Jest 11 minut po godzinie 13:00. Zapraszam na aktualności dnia. Powtórki z rozrywki. Powstańcie
przestaną być chociażby. Smętne, takie dziadowskie, że aż wiesz, przewraca się człowiek. Radio Koncita. Najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatraci prawdę to? To jest ojczyzna, to nasz dom. Wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, nowy tydzień rozpoczął się, poniedziałek, zatem przed nami wiele, jak praktycznie każdego tygodnia, różnych wydarzeń, w tym także politycznych. Na koniec poprzedniego dowiedzieliśmy się z portalu w polityce.pl, że w IPN-ie miałyby być papiery na Adama Adasza, a więc człowieka, który wiele razy był rozpoznawany pod krzyżem, później uczestniczył w kampanii Bronisława Komorowskiego, był z nim widziany, widoczny, pojawiają się w internecie memy, bowiem Hadasz dawniej miał nazywać się Dobosz, miał donosić na kolegów w Jastrzębiu, gdy pracował na kopalni, no i pseudonim jego miałby być Matka, więc niektórzy żartują sobie właśnie również z tego pseudonimu. Co takie informacje, które no po 27 latach od roku 89, kiedy ta historia nam się toczy, kiedy widzimy różnego rodzaju decyzje decydentów, środowiska na przykład wokół byłego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, no i teraz niejakiego Adama Hadasza, również przytulającego się do Bronisława Komorowskiego, albo odwrotnie, Bronisława Komorowskiego przytulającego się do Adama Hadasza. Co one nam mówią tak naprawdę? Bo wydaje się, że ta sytuacja po tylu, tylu latach powinna już być jasna, czysta, klarowna, a okazuje się, że nie jest. Oczywiście sprawa jest złożona. Dotyczy wprawdzie jednej osoby, nie z samego świecznika życia politycznego, ale rozgrywanego przez różne osoby z pierwszych stron gazet. Ale na pewno sprawa nie jednostkowa, bo proszę sobie przypomnieć, że główna teza krytyków pewnego układu poprostołowego, który nie dokonał dekomunizacji i pełnej ilustracji, główna teza jest taka, że to dziedzictwo PRL-u ciążyło i ciąży jeszcze, ale przede wszystkim ciążyło na III Rzeczpospolitej w sposób niepomierny, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę wymiar życia społecznego czy politycznego. Naturalnie najbardziej głośną sprawą ostatnio była sprawa Szachy Kiszczaka, a zarazem sprawa Lecha Wałęsy.
i dochodzenia do tego, jaka była jego przeszłość w latach 70., ale rozwikłanie tej zagadki otworzyło nowe pytania, zwłaszcza pytania dotyczące, jak Haberora, albo inaczej, dlaczego Lech Wałęsa po 1989 roku zachowywał się tak, a nie inaczej w polityce. Czy ta przeszłość, czy ta szafa symboliczna wpływała na jego decyzję? I teraz, oczywiście to jest postać kluczowa z pierwszych stron gazet.